Przepisy zmieniające ustawy o emeryturach pomostowych wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku. Uchylają one ich wygasający charakter i pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. To jest takie świadczenie, które dostają osoby na wcześniejszej emeryturze, zanim osiągną powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, dla panów 65. Emerytura pomostowa ma przejściowy charakter. Jest właśnie pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego. Obecnie wypłacamy niewiele ponad 40 tysięcy emerytur pomostowych. Spodziewamy się, że w przyszłym roku z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę skorzysta dalszych 7 tysięcy osób. Osoby starające się o emerytury pomostowe muszą łącznie spełnić 6 warunków zapisanych w ustawie. Chodzi więc m.in. o osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, mają okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Na wcześniejszą emeryturę, czyli na tą emeryturę pomostową mogą przejść wyłącznie te osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka. Natomiast prace o szczególnym charakterze to takie zawody jak górnik, hutnik, rybak morski czy pracownik sprawujący opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, jak również kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym, a także ratownik medyczny i wiele innych zawodów.